Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Mariusz Woźniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o takim urządzeniu jak alkomat. Urządzeń na rynku wiele, jak się znaleźć w tym wszystkim, jakie są rodzaje. O tym wszystkim porozmawiam w jednym z elektromarketów w Suwałkach. Zapraszam. Dzień dobry, Panie Adamie. Dzień dobry, Panie Dariuszu. Panie Adamie, wybór alkomatów w sklepie dość spory. Czym ma się kierować chętny kupić takie urządzenie? Tak, to prawda. Na rynku jest bardzo dużo tego typu urządzeń. Te urządzenia tak naprawdę możemy podzielić sobie na trzy takie najważniejsze kategorie, które zależą od użytego sensora do pomiaru stężenia alkoholu. Najmniej dokładnym takim sensorem jest to sensor półprzewodnikowy. Jest on stosowany w najtańszych urządzeniach, no i niestety jest tym jakby najmniej dokładnym sensorem. Najbardziej popularnym i najbardziej rozpowszechnionym na chwilę obecną sensorem jest sensor elektrochemiczny. Jest on stosowany najczęściej i tak jak wcześniej wspominałem, jest to na chwilę obecną najpopularniejszy sensor. Najmniej spotykanym, a właściwie najrzadziej spotykanym sensorem jest sensor spektrofotometryczny. Jest to sensor wykorzystywany w profesjonalnych urządzeniach. Są to najczęściej urządzenia stacjonarne, no więc w sklepie czy gdzieś na portalach internetowych raczej takiego alkomatu nie kupimy. O co najczęściej pytają klienci, stojąc przed półką właśnie z alkomatami? Najczęstszym pytaniem klientów jest to pytanie, który jest dobry. Tak naprawdę ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, no bo każdy z tych alkomatów spełnia swoją funkcję. My, doradzając klientom, proponujemy alkomaty no, ze średniej półki cenowej, z tego względu, że takie urządzenia po prostu trzeba rzadziej kalibrować. Dają nam więcej możliwości, a właściwie więcej prób badania siebie, bo każdy z alkomatów ma określoną ilość dmuchnięć, tak popularnie mówiąc. I im to jest droższy alkomat, bądź im wyższej klasy, tych dmuchnięć jest więcej, no więc kalibracja odbywa się rzadziej. Warto jest wybierać sobie alkomaty, które no oczywiście mają te jakby największą ilość dmuchnięć, chociażby z punktu ekonomicznego, z tego względu, że kalibracja urządzenia potrafi kosztować od 50 do 100 zł, więc warto jest czasami dołożyć troszeczkę i wziąć sobie urządzenie, które tak naprawdę no, będzie nam służyć dłużej, a w perspektywie czasu po prostu mniej będziemy płacić za kalibrację takiego urządzenia. No, koszty kalibracji to jedno, ale również oczywiście sama wysyłka, kurier to też dodatkowe koszty przecież dla takiego nabywcy. Tak, oczywiście. Bardzo często jest tak, że przez pierwszy rok, czyli przez 12 miesięcy kalibrację mamy darmową, więc tutaj kwestia, jeżeli to jest nowe urządzenie, no to powiedzmy ta pierwsza kalibracja jest darmowa, więc jakby klient nie ponosi jakichś żadnych kosztów. No ale w perspektywie dłuższego czasu i użytkowania takiego urządzenia faktycznie te koszty, no tak jak wcześniej wspominałem, mogą wynieść od 50 do 100 zł. Plus oczywiście, tak, przesyłka. Aby wyniki były jakie miarodajne, prawda, trzeba zachować pewne warunki. Tak, to tak naprawdę jest bardzo ważne. Klienci no, nie czytają często instrukcji. I to wielki błąd jest. I to jest wielki błąd, to prawda, bo najważniejszą zasadą jest, żeby ten wynik był miarodajny. Nie dmuchamy prosto po spożyciu alkoholu.
Musimy najlepiej odczekać od 20 do 30 minut, bo w takim czasie alkohol wchłania się w organizm i wtedy te wyniki są jak najbardziej miarodajne. Też przestrzegamy klientów, że alkomat to nie jest zabawka. Bardzo często alkomat jest wykorzystywany na imprezach, czyli po prostu osoba spożywa alkohol, parę sekund później dmucha w alkomat, no i oczywiście ten wynik kompletnie nie jest miarodajny, a równie dobrze może też zniszczyć takie urządzenie. Więc warto o tym pamiętać, żeby jednak odczekać ten czas, no bo wtedy będą miarodajne wyniki i będziemy mieli to pewność, że urządzenie działa sprawnie i tak naprawdę nie przekłamuje nam. Tak, dokładnie, bo niektóre urządzenia naprawdę kosztują troszeczkę. Czytać instrukcje zawsze warto, bo nie tylko oczywiście to, że po spożyciu alkoholu nie wolno poddawać się badaniom, ale również inne czynniki, przechowywanie, prawda? Tak, to też jest bardzo ważne. Różne zapisy są w książce gwarancyjnej. Dlatego, tak jak wcześniej wspominałem, warto taką instrukcję przeczytać przed użyciem takiego urządzenia, bo wystarczy, że alkomat będzie źle przechowywany i już może nam podać wynik zawyżony bądź wynik zaniżony. Więc o tym też warto pamiętać, żeby go dobrze przechowywać, no i odpowiednio stosować. Przed samym wyborem alkomatu warto też jest obejrzeć pudełko, ewentualnie dopytać osobę, która pomoże nam wybrać taki alkomat, bo alkomaty mają też dodatkowe funkcje, które mogą nam, że tak powiem, ułatwić użytkowanie takiego produktu. Chociażby dokładność. Każdy z alkomatów ma wyszczególniony zakres dokładności, tak? Są mniej dokładne, są bardziej dokładne. Najczęściej, no oczywiście najlepiej jest sobie wybrać urządzenie, które jest najdokładniejsze, czyli będzie nam podawać jak najbardziej zbliżony wynik do takiego rzeczywistego. Warto jest też sobie wybrać alkomat, który pokazuje nam ilość dmuchnięć. To nam ułatwi po prostu da nam informację, że zbliżamy się do końca, powiedzmy, użytkowania danego sensoru. No i wtedy wiemy, że taki alkomat trzeba po prostu wysłać na kalibrację. Warto jest też sobie wybrać alkomat, który posiada wyświetlacz, bo tak naprawdę te najtańsze produkty bardzo często nie mają wyświetlacza. Czyli wynik w postaci diody kolorowej. Tak, dokładnie. To wygląda tak, że są trzy diody najczęściej, żółta, czerwona bądź zielona i tym się sugerujemy co do naszego wyniku. Dlatego warto wybrać sobie alkomat, który po prostu ma wyświetlacz. Wtedy ten wynik jest dokładniejszy. Oczywiście wiemy, jakie jest stężenie tego alkoholu w wydychanym powietrzu i tak naprawdę no, możemy się tym jakby dużo bardziej zasugerować, czy jechać, czy nie jechać. Dodatkowo wspomnę, że przy wyborze alkomatu warto zobaczyć, czy to jest alkomat pasywny, czy alkomat aktywny. Jaka jest różnica? Alkomat pasywny jest to alkomat, który wystarczy przyłożyć do ust osoby badającej i on nam wskaże, czy taka osoba spożywa alkohol, czy nie. W przypadku wyboru alkomatu aktywnego warto sprawdzić, czy w pudełku są ustniki, bo badanie aktywne polega na tym, że osoba badająca przez odpowiedni czas wdmuchuje powietrze do alkomatu. Najczęściej jest to 1,2 litra i oczywiście taki ustnik ma styczność z ustami, więc ze względów higienicznych warto sprawdzić, czy taki alkomat posiada więcej niż jeden ustnik w zestawie. I czy można w późniejszym czasie dokupić większej ilości? Tak, to też jest ważne, bo bardzo często klienci mają problem z doborem odpowiednich ustników do danego produktu, więc tak, warto też osobę pomagającą w wyborze takiego alkomatu zapytać się o dostępność ustników. Czy nie będzie z tym po prostu problem? W tym, że te aktywne alkomaty to najczęściej stosowane właśnie. Tak, oczywiście. Alkomaty pasywne z reguły są stosowane przez służby mundurowe do badania osób nieprzytomnych. Choć zakupimy sprzęt dobrej marki za niezłe pieniążki, najważniejsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Tak, warto pamiętać, że badanie takim alkomatem w domu ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Ma dać nam informację, czy możemy wsiąść za kółko, jak to się potoczy.
potocznie mówi, czy nie. Najbardziej miarodajne wyniki oczywiście dają nam alkomaty stacjonarne, które bardzo często znajdują się tylko i wyłącznie na policji, na komendach, a niejednokrotnie na komendę taka osoba ma parę kilometrów, więc zawsze warto jest się wyposażyć w takie urządzenie, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdzie jednak jest sporo ognisk i grilli i okazji, tak, możemy tak to nazwać. To jest bardzo ważne, bo niejednokrotnie klienci ślepo wierzą temu urządzeniu. Tak jak wcześniej wspominałem, jest to urządzenie, które na przykład nie ma homologacji, czyli nie może one, tak jak może inaczej. No, tak jak wcześniej wspominałem, nie możemy ślepo ufać temu urządzeniu, bo urządzenie wystarczy, że będzie źle przechowywane i te wyniki mogą być już niemiarodajne. Wystarczy, że ktoś nie wykonał kalibracji w odpowiednim momencie i to już ten wynik również może być niemiarodajny. Więc pamiętajmy o tym, że alkomat jest tylko i wyłącznie do naszego użytku domowego i ma dać nam informację, czy możemy wsiąść, czy nie. Jak każde urządzenie po prostu może się zepsuć. Zgadza się. Więc najlepiej po prostu jest odczekać, ponowić badanie. Jeżeli ponowne badanie wykaże nam, że możemy jechać, no to wtedy bezpiecznie jedźmy. I tymi słowami kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję panie Darku za rozmowę. Dziękuję. A państwa zapraszam na kilka filmików znalezionych w sieci. I to są skutki właśnie przeholowania z alkoholem. Zapraszam. What about that beer there? I saw you drinking coming out of the driveway. Oh man, I was finishing that one was from earlier. That's Steve, I can't have you driving down the road in a Skyjack drinking beer. Why don't you come on down and talk to me here for a minute? Let's figure this out. Man, I gotta get back to work. Nah, just come on down, we'll get this figured out and we'll get you back to work. No. Steve, come on down. Steve, come on down. Come get me. How about that? I tell you what, Steve, we can do this the easy way or we can do it the hard way. Come on up. The hard way, on the way to jail, we're going to stop by the hospital. Oh, maybe I'll come down. Maybe I won't. Maybe I'll come down. 97. Maybe I won't. Steve? Tak jak państwo widzieli, skutki picia i prowadzenia auta bywają tragiczne. Także mam nadzieję, że nigdy nie będą państwo musieli używać takiego urządzenia. Także życzę państwu bezpiecznych podróży. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.